Nagroda Narodowego Centrum Nauki jest przyznawana młodym naukowcom za szczególne osiągnięcia w zakresie badań podstawowych w trzech obszarach: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki ścisłe i techniczne oraz nauki o życiu. Ludzki mózg jest niesamowity. Dzięki niemu potrafimy się nauczyć czytać Braille'em, jeździć na starym rowerze, czy robić sztukę współczesną. Podręczniki mówią, że mózg jest na stałe podzielony na osobne rejony. I ten podział jest stały, na trwale zabetonowany. A my pokazaliśmy, że ten podział można przełamać. W naszym eksperymencie dorosłe, widzące osoby uczyły się czytać Braille'em przez 9 miesięcy z zasłoniętymi oczami. I rezonansowe obrazy ich mózgów pokazały, że za czytanie Braille'em, to czytanie dotykowe, odpowiada u nich kora wzrokowa, a nie kora dotykowa, jakby to twierdziły podręczniki. Więc udało nam się pokazać, że plastyczność dorosłego mózgu jest znacznie większa niż dotychczas sądzono. Ja zajmuję się informatyką teoretyczną. To jest rodzaj matematyki, gdzie dowodzi się twierdzeń. Szczególna rzecz, która mnie interesuje, to są automaty i drzewa. I ja się zajmuję dowodzeniem twierdzeń na temat drzew. Jak każdy, który się zajmuje badaniem podstawowym, mogę sobie zadać pytanie, czy to się komuś przyda. Jest taka pocieszająca historia z Hardim, wielkim matematykiem angielskim, który się zajmował teorią liczb. Hardy był bardzo dumny z tego, że jego badania się nikomu nie przydadzą i że są czystą teorią. A wyszło tak, że teoria liczb jest podstawą kryptografii i teorie liczbowe, algorytmy są wykonywane na miliardach komputerów na całym świecie w każdym momencie. Czy tak skończą moje badania podstawowe? Myślę, że nie, ale nawet jeśli jest cień szansy, to warto spróbować. Ból jest jedną z najczęściej występujących dolegliwości ludzkich. Jest takim stanem alarmowym, który sygnalizuje nam, że w naszym organizmie właśnie rozpoczyna się lub toczy się pewien proces chorobowy. Prowadzone przeze mnie badania dotyczą poszukiwania nowej, skutecznej farmakoterapii bólu przewlekłego. W badaniach skupiam się głównie na poznaniu mechanizmów bólu neuropatycznego oraz bólu związanego z osteoartrozą jako dwóch najczęściej występujących zespołów bólu przewlekłego. Badania prowadzone pod moim kierunkiem wykazały nowy, złożony mechanizm działania endogennego kanabinoidu, anandamidu, w bólu neuropatycznym. W kolejnej serii badań wykazaliśmy również wyższą skuteczność terapeutyczną związków hybrydowych, to jest związków działających na co najmniej dwie komponenty biologiczne, w patologii stawu kolanowego. Mam nadzieję, że wyniki moich badań przyczynią się do zaproponowania skutecznego postępowania przeciwbólowego u pacjentów z bólem przewlekłym.